Kamciu, myśleliśmy, że dotrzesz tu przed nami. Twoja ostatnia dostawa była pół godziny temu. Jechałam z taką prędkością, że przegapiłam przystanek i musiałam się cofnąć z moją dostawą. Dlatego jestem taka spóźniona. Rety, Kamciu, jesteś taka szybka, a jakoś ciągle jesteś spóźniona. Zawsze trzeba się trzymać swojego rozkładu, Kamciu. Postaraj się nie pomijać już żadnych przystanków. Tak czy inaczej, gotowi do wyścigu na górę widokową? Nie, jestem zbyt zajęta. Niemożliwe. Znam rozkład Kamci. Nie jest aż tak zajęta. Racja! Kamcia uwielbia wyścigi. Musiało się wydarzyć coś złego, że odjechała bez uprzedzenia. Detektywie Brunonie, co ty na to? Pomożesz mi się dowiedzieć, dlaczego Kamcia odjechała? O tak, oczywiście, inspektorze Dieslu. Melduje się detektyw Bruno. Rozwikłam każdą zagadkę. Może te rekwizyty będą nami. Odegramy małą scenkę, a rekwizyty pomogą nam przypomnieć sobie, co się działo tuż przed odjazdem Kamci. Dobrze, ja będę czarnym pudłem, bo jestem czarny i mam kształt pudła. Ty możesz być wózkiem, bo jest czerwony zupełnie jak ty, Bruno, nie? Tak. A Kamcią będzie puszka, bo jest błyszcząca tak jak ona. Teraz rozwiążemy tajemniczą zagadkę zniknięcia Kamci i odegramy wszystko tymi rekwizytami. Niech to iskra! Spóźniłam się, bo jechałam tak szybko, że przegapiłam dostawę. Jesteś taka szybka, a i tak zawsze się spóźniasz. Nie masz takiego głosu. Wiem, specjalnie się wygłupiam. Przestrzeganie rozkładu jest bardzo ważne, Kamciu. Postaraj się nie pomijać już żadnych przystanków. A może było jej smutno, bo gapiliśmy się na nią. Jest taka błyszcząca. Przecież była pod dachem i nie błyszczała tak bardzo. Poza tym ona lubi swój blask. A ja lubię być odjazdowy. A może wyczerpała jej się bateria i musiała ją naładować? Była w pełni naładowana, bo Kamcia chciała się z nami ścigać po dostawie. Tak bardzo chciałem się z nią pościgać. Dlaczego była taka smutna, że nie miała ochoty na wyścigi? Dobre pytanie, Diesel. Czemu nie miałaby się z tobą ścigać? Jest taka szybka, że zawsze wygrywa. Oj, zapomniałem, że mam teraz ważne sprawy, więc muszę jechać. Twój rozkład jest pusty do końca dnia. Co ty wygadujesz? No wiesz, nie chcę się już bawić. To, co powiedziałeś, sprawiło mi przykrość. Mówiłeś, że jesteś zajęty. To samo powiedziała Kamcia. Zrobiło mi się przykro, kiedy powiedziałeś, że Kamcia zawsze wygrywa. Ale to prawda. Tak, ale czasami chyba po prostu trudno jest usłyszeć prawdę o sobie. Tak, to musi być prawda, bo przykro mi się tego słucha. Hej! Już teraz rozumiem. Mówiłem, że Kamcia jest szybka, a i tak jest stale spóźniona. To musiało sprawić jej przykrość. A ja mówiłem, że nie powinna przegapiać przystanków. Sprawiliśmy Kamci przykrość. Dlatego tak nagle odjechała. Detektyw Bruno rozwikłał zagadkę. Z pomocą detektywa Diesla. Poszukajmy Kamci. Kamciu, przepraszamy, że powiedzieliśmy, że zawsze się spóźniasz. Przybacz, Kamciu. Nie chcieliśmy sprawić ci przykrości. To miłe, że tak mówicie. Nie potrafię się na was długo gniewać. No, to może wyścig na górę widokową? Z przyjemnością. Ale wolę mieć koła pod kątem. Wolałbym się trzymać rozkładu dostaw. Czy ktoś powiedział dostawa? Cześć, Gabryś. Cześć, Gabryś. Kapelusze? To ci dopiero dostawa. Kapelusze? Pan Szyneczka zwykle nosi kapelusze. Zgadza się, Bruno. To upominki na przyjęcie z okazji urodzin pana Szyneczki. Będzie ludzkie przyjęcie? Ich zwyczaje są fascynujące. Z pewnością się wam spodoba. Będzie tylu gości, że zamknęli stację Grodkowo i zbudowali nowy peron, żeby się wszyscy pomieścili. Wow! Słuchajcie, zawieziecie upominki urodzinowe na nowy peron,
który znajduje się tuż za grotkowym. Już się robi, Gabrysiu! Dalej, Bruno! Zróbmy super ekspresową dostawę! Jacy ludzie będą na przyjęciu pana Szyneczki? Pewnie wszyscy jego przyjaciele. Może będą mechanicy? To moi ulubieni ludzie. Bruno, pamiętasz, co powiedział Gabryś? Stacja grotkowo jest zamknięta. Musimy dostarczyć załadunek na nowy peron, a nie tu. Ale zawsze zatrzymujemy się w Grotkowie. Nie podoba mi się, że musimy teraz zmieniać przystanki. To przyjęcie dla ludzi, a ty przecież uwielbiasz ludzi. Zobaczysz, będzie ich cały tłum na nowym peronie. A, no dobrze. Hej, Bruno, już jesteśmy. Dlaczego nie hamujesz? Bruno? Wygląda fajnie, ale musimy trzymać się naszego rozkładu jak zawsze. Bruno, wieziemy urodzinową dostawę. Musimy się tu zatrzymać. To czy możemy wrócić na przyjęcie? Tak. Tych nerwów nie mogę się zatrzymać. Nowy peron tak bardzo się różni od naszego przystanku. Dobrze, a może pojedziemy bardzo wolno, jak zazwyczaj? Spokojnie przyjrzysz się wszystkim ludziom i dekoracjom. Zahamujesz, kiedy będziesz na to gotowy. Aha! Pomyśl tylko, jaką przyjemność sprawimy gościom naszą dostawą prezentów. Czy to mechanik? Uwielbiam mechaników. Tutaj mogę zahamować. Wow! Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z mechanikiem. Co za wspaniałe przyjęcie! Bruno, dziękuję, że odważyłeś się przełamać swoją strefę komfortu i zrobiłeś coś nowego. Zmieniłeś swoją rutynę, aby goście mogli otrzymać upominki. Czapki z głów, Bruno! Spodobał mi się nowy przystanek. Chyba lubię nowe rzeczy. Próbowanie nowych rzeczy jest pełne niespodzianek. Chyba wiem, co jeszcze mogłoby ci się spodobać.